będzie nosił patyki na opał. Tego wcielimy do wojska. Zajmuję się opowiadaniem różnych historii. Głównie są to baśnie, bajki, legendy. I opowiadam je zarówno dzieciom, jak i dorosłym. I myślę, że ta edukacja, która jest dzisiejszym naszym tematem, dotyczy zarówno tych małych dzieci, jak i tych dużych, czyli nas, dorosłych. Bo uczymy się przez całe życie i ta edukacja przebiega też na różnych poziomach. I będę was chciał przekonać dzisiaj do tego, żebyście też opowiadali różne historie, żebyście też ich poszukiwali i żebyście edukowali innych w tym kierunku, żebyście zaczęli się tym zajmować, bo myślę, że na świecie opowiadacze są bardzo, bardzo potrzebni. U mnie to się zaczęło tak, że kiedyś bardzo interesowałem się fantastyką i czytałem Tolkiena i dowiedziałem się, że Tolkien dużo rzeczy zapożyczył z mitologii nordyckiej. Więc zacząłem czytać mity. I te mity wydały mi się na tyle dziwne i ciekawe, że postanowiłem zgłosić się do biblioteki w Poznaniu, bo wtedy jeszcze mieszkałem w Poznaniu i chciałem opowiadać dzieciom mity. I oni się zgodzili, żeby podczas ferii zimowych zrobić takie 3 spotkania z rysowaniem, malowaniem i opowiadaniem. No i się udało. I jakoś w tej bibliotece te zajęcia się przyjęły i poproszono mnie, żeby na przyszły rok przygotować coś innego i nawet znaleziono na to jakieś pieniądze. I miałem w domu książkę z baśniami fińskimi i przeczytałem ją i te baśnie wydały mi się bardzo, bardzo fajne. Takie bardzo nawet współczesne niektóre i ciekawe takie o nas, o ludziach. Więc postanowiłem przygotować baśnie dla dzieci. I też te baśnie się spodobały nawet bardziej niż te mity. I w tym czasie też pracowałem w knajpie jako taki akustyk kelner i wypadł w tej knajpie koncert. A jak wypadnie koncert, to tam do tego miejsca akurat wiadomo było, że nikt nie przyjdzie i pomyślałem sobie, że skoro mi się podobają te baśnie, to może innym dorosłym też się spodobają i zrobimy wieczór dla dorosłych z baśniami. Bo i tak knajpa nie ma nic do stracenia. No i przyszło 20 osób i posłuchali tych historii przez godzinę. I nikt nie wyszedł w trakcie i wyszło to bardzo sympatycznie i od tego czasu zacząłem organizować spotkania. Założyłem grupę Karawana Opowieści, gdzie po Polsce podróżujemy i teraz opowiadanie historii jest moim jedynym już zajęciem, moim sposobem na życie. I bardzo to lubię, bo z jednej strony czytam i szukam ciekawych historii, a z drugiej strony widzę, że ta moja praca też daje efekty. Widzę, jak dzieci reagują, widzę, jak reagują dorośli i widzę, że w ciągu tych 3 lat, jak zajmuję się opowiadaniem, coraz więcej osób zaczyna opowiadać, grać na różnych instrumentach i że ten nurt opowieści, tego snucia, tych historii ma tendencję wzrostową i przynosi duże, duże pożytki. I teraz właśnie w czasach, kiedy zamykamy się w tych malutkich ekranikach, ciągle przewijamy coś, oglądamy w komputerze, to ten kontakt z drugim człowiekiem jest nam też bardzo, bardzo potrzebny i ludzie chcą też słuchać historii, a każdy z nas też ma coś do opowiedzenia chociażby ze swojego życia. Więc każdy może być opowiadaczem, nawet nie czytając książki z baśniami. Natomiast jeżeli chodzi o edukację, to myślę, że właściwie myślę, że dużo wyjaśni już sama opowieść. O. Będzie to opowieść z kultury żydowskiej z dawnych, dawnych lat, kiedy w pewnym dużym, dużym mieście był malutki domek na obrzeżach i w tym domku mieszkały 2 piękne kobiety i strasznie się kłóciły, która z nich jest piękniejsza. Więc postanowiły, że się założą i najpierw jedna, a potem druga przejdą przez miasto i która zgromadzi większą publiczność, więcej ludzi wyjdzie je podziwiać, ta będzie tą piękniejszą. No i pierwsza założyła piękne szaty i idzie sobie przez miasto, idzie, ale ludzie jakoś się nie zatrzymują i nie patrzą na nią, tylko wręcz uciekają do małych uliczek bocznych, zamykają niektórzy swoje okna, chowają się w domach, a ona idzie i się uśmiecha. Ale ludzie niespecjalnie odwzajemniali te uśmiechy, nawet niektórzy włączali złośliwie muzykę. I szła, i szła, i szła. I kiedy doszła już do końca miasta, nikt za nią nie podążał. Nikt jej nie podziwiał. I wtedy postanowiła, że musi zrobić coś naprawdę ważnego, żeby wygrać ten zakład. I wtedy postanowiła, że zdejmie swoje ubranie. I zupełnie naga szła przez miasto w drugą stronę. Lecz kiedy tak szła, nawet ci, którzy wcześniej w oknach jeszcze siedzieli, teraz zamykali okiennice i uciekali do swoich domostw. Nikt na nią nie chciał patrzeć, a ona przeszła przez całe miasto,
i zaczęła płakać. Wtedy ta druga przyszła do niej i powiedziała jej: nie martw się, załóż moje suknie i pójdziemy razem przez miasto. I kiedy się objęły i szły, tak we dwie, wtedy ludzie zaczęli otwierać swoje okna, zaczęli iść za nimi. I kiedy doszły na główny plac i usiadły koło fontanny, wtedy mnóstwo ludzi ich otaczało i czekali, co będzie dalej, co się teraz wydarzy. A one uśmiechały się tylko do wszystkich, bo ta pierwsza miała na imię prawda, a ta druga opowieść. Dlatego właśnie warto stosować opowieści w edukacji. I ta edukacja może przebiegać też na różnych poziomach, bo ja na przykład swoje gdzieś spotkania z baśniami dzielę ze względu na kraje, z których pochodzą te opowieści, i w ten sposób chcę trochę realizować taką edukację globalną, etnograficzną, gdzie poprzez cykliczne uczestnictwo w tych spotkaniach osoby słuchające mogą się dowiedzieć, jakie są różnice kulturowe między krajami i co dla danych ludzi jest charakterystyczne, ważne, jakie mają systemy wartości, w jakim otoczeniu żyją, i to wszystko jest zawarte w baśniach, w opowieściach. I to wszystko możemy gdzieś wysłyszeć i zobaczyć, jak te baśnie też różnią się między sobą i dynamiką, i plastycznością. I też staramy się to robić poprzez muzykę, poprzez dobieranie dźwięków, odpowiednich instrumentów do opowieści. Na różnych poziomach chcemy tą edukację prowadzić. I myślę, że dla dzieci to jest też fajna zabawa, bo podczas opowieści oni posłuchają i dowiedzą się o kilku rzeczach, które zapamiętają. A jeżeli to byłoby w formie wykładu, to myślę, że gdzieś by to im tam wyleciało drugą stroną i nie zawsze będą potrafiły się skupić. I tak myślę, że można to dzielić na zasadach edukacji globalnej. Uczenie dzieci, jak wygląda świat, uczenie nas też, bo my tak naprawdę o świecie bardzo mało wiemy. Gdzie, jak to wszystko wygląda. Świat jest tak ogromny i tak różnorodny, że przez całe życie można się o nim dowiadywać ciągle nowych i zaskakujących informacji. Dlatego też my sobie wybraliśmy taką drogę jako Karawana Opowieści. Myślę, że też poprzez opowieści możemy dokonywać takiej edukacji emocjonalnej, gdzie możemy przepracować w sobie wewnętrznie emocje albo lęki, które są tłumione. I tutaj też jest bardzo ważna rola tych osób, które przychodzą z dziećmi jako opiekunowie. Oni też często, ja widzę, że nie rozumieją w ogóle tego, co my chcemy zrobić. Bo na przykład, kiedy jest historia, w której pojawia się wilk, to dzieci trochę się tego wilka boją, ale jest to taki lęk kontrolowany, bo dzieci też lubią się bać. Ale czasami pojawia się takie dziecko, które już na samo słowo wilk zaczyna płakać. I wtedy nauczycielka wychowania przedszkolnego zabiera to dziecko od grupy, idzie z nim na bok, siada i ono jest jak gdyby poza tą historią. I inni przepracowują ten strach przed wilkiem i na końcu ten wilk zawsze źle skończy, ale to dziecko, jeżeli ono nie wróci do grupy, to ono się tego wilka będzie bało. I my staramy się zawsze włączać te dzieci do tego, żeby wszyscy razem uczestniczyli w tej historii. Jeżeli ktoś się boi, to żeby też do niej wrócił, żeby później się okazało, że ten wilk wcale nie jest straszny. Żeby przez opowieść przełamywać takie nasze wewnętrzne słabości, czy czasami się wzruszać. Wczoraj na Festiwalu Opowieści w Poznaniu miałem okazję opowiadać historię, którą usłyszałem od opowiadaczki z Meksyku, i to była tak piękna historia, że ja pod koniec się prawie rozpłakałem. I była tak wzruszająca. Ja widziałem, że na sali była taka cisza, ludzie też chcieli płakać. Wszyscy, i dorośli, i dzieci. I myślę, że czasami takie momenty wzruszenia też są nam potrzebne, a w tym takim naszym zabieganiu nieczęsto mamy na nie czas. A w ten sposób poprzez opowieści, poprzez opowiadanie historii sobie nawzajem, możemy te słabości, te lęki, te emocje gdzieś wyrzucać i się z nich oczyszczać. I w ten sposób też możemy pracować nad sobą. Możemy też wiele nauczyć się o życiu. Będzie taka edukacja życiowa. I tutaj chciałem wam opowiedzieć jedną historię o tym, jak pewien chłop i baba mieszkali razem w chacie. I byli całkiem szczęśliwi, chociaż do pełni szczęścia brakowało im dzieci. I pewnego dnia chłop się zezłościł i wychodząc na pole powiedział: jak do wieczora nie urodzisz mi dziecka, to zatłukę cię na śmierć! I wyszedł.
A kobieta cały dzień siedziała i próbowała, płakała, ale do wieczora dziecka nie urodziła. I kiedy następnego dnia wychodził znowu na pole do pracy, mówi: jak do wieczora nie urodzisz mi dziecka, to zatłukę cię na śmierć! I ona znowu cały dzień starała się, płakała, próbowała z całych sił, ale dziecka nie urodziła. A trzeciego dnia chłop już nic nie powiedział, tylko na stole położył siekierę i trzasnął drzwiami. I ona znowu próbowała, siedziała cały dzień, aż nagle przez komin wleciała do środka sowa. Więc ona schwyciła tę sowę, zawinęła ją w pieluchy i trzymała na rękach niczym dziecko. Kołysała je i tuliła, a przyszedł do domu jej mąż i mówi: o, jakie piękne dziecko! No, wykapany tata! Jakieś ty piękne, moje, moje! I kołysał tę sowę, ale ona już miała dosyć tego kołysania, więc się wytrzepała z tych pieluch i wyfrunęła przez komin. A chłop spojrzał za tą sową i mówi: uuu, chybaż dziecko było za dobre na ten świat, dlategoś tak szybko odeszło. I tak się kończy ta historia. I teraz powiedzcie mi, o czym ona była? Czy ona czegoś uczy, czy śmieszy tylko? No śmiało, no. Jak nikt nic nie powie, to ja też nic nie będę mówił. No nie trzeba się zgłaszać, możecie to po prostu powiedzieć. A z jakiego kraju jest to? Z Finlandii. O co tutaj chodzi? O oczekiwania i naszą interpretację rzeczywistości. Tak, i jaka ona była tutaj w tej baśni? Co ta interpretacja ci powiedziała? Jaka jest twoja? Bo też każdy z nas indywidualnie odbiera wszystkie te historie, które gdzieś czyta, słyszy, filtrując je przez własne doświadczenia. I co ona znaczy dla ciebie? Czy ona po prostu o czym była? Generalnie jak czegoś bardzo pragniemy, tak? To potrafimy nagiąć rzeczywistość, żeby zobaczyć, czy to mamy. Chłop wierzył, że ma dziecko, które jest wykapanym nim. Tak. A potem też zinterpretował to, nie wiem, być może dlatego, żeby nie cierpieć, że dziecko było za dobre na ten świat. Tak sobie wmówił to. Aha, dobrze. A kto jeszcze ma jakieś spostrzeżenia co do tej historii? Zrealizować swoje marzenie kosztem strachu swojej żony. Tak. Marzeniem. Aha. Jakby to jest, z tego punktu widzenia, to jest nawet historia z morałem, że jeśli robimy coś kosztem innych ludzi, to to szczęście nie trwa długo. Mhm. Bardzo dobrze. Ja bym mogła tą właśnie dyskusję o in vitro. Aha. Też można. Można ją tak wykorzystać. Co jeszcze? Bo ja na początku myślałem sobie, że w tej historii chodzi o to, że oni właściwie, jak nie mogli mieć dzieci, to mogliby być szczęśliwi bez dzieci. Że dzieci nie są elementem w małżeństwie, które jest czynnikiem dającym szczęście. Że można żyć w małżeństwie, będąc szczęśliwym bez dzieci też, jeżeli tak po prostu jest. A kiedyś rozmawiałem o tej historii z moją przyjaciółką i ona mi powiedziała: nie. Tu nie o to chodziło. Tu chodziło o to, że to dziecko, które oni mieli, ten ojciec nazywał: jesteś takie jak ja. Jesteś takie jak ja, więc jesteś piękne i jesteś moje. I to zawijanie dziecka w pieluchy i trzymanie tak blisko siebie, to było trzymanie dziecka w domu i taka nadopiekuńczość rodzicielska i staranie się ukierunkowania ścieżki swojego dziecka tak, jak my sami wyglądamy jako rodzice, że ja pracuję jako opowiadacz, ty musisz być opowiadaczem, wtedy będziesz szczęśliwy. A dziecko może wcale tego nie chcieć i tamta sowa tego nie chce i ucieka z domu. Więc też widzicie, można te historie na różny sposób interpretować i wykorzystywać je w zależności od tego, z kim pracujecie i do czego je potrzebujecie. I tak naprawdę im więcej historii znacie, tym okazuje się, że są one trafniejsze i możecie je szerzej zastosować. Ja kiedyś byłem w zakładzie poprawczym o zaostrzonym rygorze i opowiadałem tam 10 wychowankom, którzy byli w wieku gimnazjalno-licealnym i mieli swoich towarzyszących wielkich takich ochroniarzy z pałami, którzy siedzieli koło nich i był jeszcze na sali ksiądz kapelan, więc klimat do opowiadania był świetny. To opowiadałem im baśnie. Jak wchodziłem na salę, to facet, który to zorganizował, powiedział: panie Szymonie, pan się nie przejmuje, jak będą was wyzywać. Jak będą przerywać, to nie szkodzi. Oni słuchają. I tam jest takich dwóch, że jak oni się zaczną bić między sobą, to ochroniarze ich wyprowadzą, to się proszę nie martwić, pan jest bezpieczny.
proszę im opowiedzieć trochę historii. No. Ja tak myślę sobie ładnie, no to teraz się zacznie. Jak siedzieli, nikt z nich nie powiedział ani słowa. Śmiali się w tych momentach, w których powinni. I okroniarze też tam się podchichiwali trochę, chociaż nie wypadało, więc tak mieli pozycję. Niektórzy wychowankowie patrzyli w okno, ale nikt nie przerwał. Przez godzinę opowiadania nikt nie przerwał, nikt nie hałasował, nikt nie wyszedł, a mogli wyjść w każdej chwili. I to było super. I że można opowiadać każdemu i wszędzie. I ta edukacja może iść dużo, dużo dalej. Możemy ją wykorzystywać podczas naszych, nie wiem, lekcji, wykładów, te historie, te opowieści. I dla dzieci, i dla dorosłych. Można stosować opowieści do tego, żeby dzieci zachęcać do czytania. Czytania książek, co według mnie jest bardzo ważne, bo w książkach są takie historie, których nie znajdziemy w internecie, nie znajdziemy na YouTubie, nie znajdziemy w telewizji, nie znajdziemy w radio, nie znajdziemy w gazecie. Zwłaszcza w tych takich starych książkach, bo też teraz taka tendencja jest wydawnicza, że jak się wydaje książki z baśniami dla dzieci, to one są kolorowe, wesołe i takie wygładzone, te postaci są takie uśmiechnięte. A to wcale nie zawsze o to chodzi. I często w starych książkach, w antykwariatach możemy znaleźć takie historie, że my sami się z nich będziemy dużo uczyć i śmiać, a nie z tych, które są teraz nowe w księgarniach. Więc też zachęcanie dzieci do czytania, do poszukiwania tych historii jest bardzo ważne. I można to robić zarówno z książkami z samymi obrazkami, można z samym tekstem pracować. Natomiast to, że pokazujecie dzieciom, że usiądziemy sobie razem i poczytamy, to jest coś pięknego, bo później one też będą chciały sięgać po książki dalej w swoim życiu. Ja często opowiadam też dla dużych grup jakichś, 50-60 dzieci, zdarza się, że czasami dla 100. I wtedy ten kontakt jest taki no, zbiorowy. I kilka razy miałem okazję przeżyć piękną rzecz, kiedy siedziałem koło dziecka moich znajomych, które szło spać i ono chciało, żeby opowiedzieć mu jakąś historię. I to była tak intymna sytuacja, i tak fajny kontakt, taką relację można z dzieckiem nawiązać wtedy, że ono zapamiętuje wszystko z tego. I po roku się spotkaliśmy i ona mi powiedziała całą historię, którą ja jej opowiadałem rok temu. I to było dla mnie niesamowite, że dziecko pamięta. Pamięta. I że poprzez opowiadanie możemy bardzo wiele rzeczy dzieci nauczyć. I o świecie, o tym jak się zachowywać, jak być szczęśliwym, jak być dobrym. I nawiązuje się też zupełnie inną relację. Powstają takie więzi między ludźmi podczas takich spotkań, kiedy wy coś opowiecie, kiedy ja coś opowiem, kiedy ktoś inny coś opowie, że jednak jesteśmy tutaj razem, tu i teraz, i to, że ktoś coś opowiada, to dzieje się tylko tu i teraz. Jeżeli będzie opowiadać to kiedy indziej, będzie opowiadać to już inaczej, bo będzie w innym nastroju, użyje innych słów, nie uczy się opowieści na pamięć. Teraz patrząc na was, osoba opowiadająca ma ochotę opowiedzieć to i w taki właśnie sposób, a nie inaczej. I to jest niesamowite, że to jest tak bardzo umiejscowione w rzeczywistości, że wytwarza wręcz takie więzi społeczne, czego też myślę, że dzisiaj potrzebujemy i co jest ważne w tej takiej naszej edukacji społecznej, można by tak to nazwać. I chciałem wam opowiedzieć historię, którą właśnie to jest też fajne. Osoby, które opowiadają historię, znają się nawzajem, bo jesteśmy bardzo małym środowiskiem, mimo że coraz więcej nas jest i mam nadzieję, że to będzie w tę stronę szło, ale kto usłyszy historię, ma prawo ją wziąć i opowiadać po swojemu, gdzie chce, komu chce. Nie ma czegoś takiego jak prawa autorskie do opowieści i też zachęcam was, żebyście z dzisiejszego spotkania może wzięli jakąś historię, opowiedzieli swoim znajomym. A tą historię, którą chcę teraz wam opowiedzieć, to jest opowieść, która była na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Opowiadania, organizowanym przez grupę Studnia Opowieści tutaj w Warszawie. Ten festiwal odbywa się w listopadzie, więc musicie jeszcze trochę na niego poczekać, ale na pewno warto się wybrać. I tam był taki facet z Kanady, Danianowski, który opowiadał o sułtanie, który uwielbiał wieczorami przebierać się, chodzić po mieście i podglądać swoich poddanych, jak im się wiedzie. I kiedy tak chodził, poszedł do biednej dzielnicy żydowskiej i tam usłyszał, że ktoś sobie śpiewa ta da 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 dam tam tam ta da da dam ta da 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 dam tam tam ta da da dam. I zapytał się głośno, czy goście są tu mile widziani w tym domu? Tak, wejdź, goście są błogosławieństwem Boga, zapraszam.
No więc wszedł do środka, patrzy, a tam jakiś starszy mężczyzna trochę sobie tańczy, trochę śpiewa i gotuje cieciorkę na kolację. Usiedli przy stole i zaczęli jeść. Sułtan się go pyta, a co ty robisz? Że jesteś taki szczęśliwy w domu, masz biedę, aż tańczysz, śpiewasz? Mówi, tak, widzisz, ja jestem ubogim szewcem, naprawiam buty, zarobiłem tyle pieniędzy, że akurat starczyło mi na dobrą kolację i dla ciebie też starczy, więc jestem szczęśliwy. Tak? To zobaczymy jutro. I sułtan wydał dekret. Kto będzie naprawiał buty, tego... I kiedy następnego wieczoru sułtan przebrał się i chodził po mieście, znowu usłyszał ta da 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 dam tam tam ta da da dam ta da 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 dam tam tam ta da da dam. Czy goście są tu mile widziani? Co usłyszał? Więc wszedł do środka i usiadł przy stole, a znowu ten szewc potańcowywał, gotował cieciorkę, usiedli, jedzą i sułtan się go pyta, co ty robisz, że jesteś taki szczęśliwy? A wiesz, byłem szewcem, naprawiałem buty, ale sułtan wydał jakiś dziwny dekret, zakazał naprawiania butów, więc dzisiaj cały dzień nosiłem wodę i zarobiłem akurat tyle pieniędzy, że starczyło na kolację, więc siadaj, jedz. Zobaczymy jutro, czy też będziesz taki szczęśliwy. Sułtan wydał następny dekret. Kto będzie nosił wodę tego? Idzie wieczorem i słyszy koło tego samego domu ta da 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 dam tam tam ta da da dam ta da 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 dam tam tam ta da da dam. Czy goście są tu mile widziani? Chyba nie. Wszedł do środka ucieszony, że taką odpowiedź otrzymał, a tam znowu widzi tego samego mężczyznę, trochę tańczącego, trochę śpiewającego i gotującego cieciorkę. Usiedli przy stole, jedzą. Co ty robisz, że jesteś taki szczęśliwy? A naprawiałem buty, potem nosiłem wodę, ale nasz sułtan chyba zupełnie zbzikował. Wydał taki dekret, że wody też nie można było nosić. Więc dzisiaj cały dzień dźwigałem patyki na opał i sprzedałem je. Zarobiłem tyle pieniędzy, że akurat jest na kolację. Zobaczymy jutro. Kto będzie nosił patyki na opał, tego wcielimy do wojska. No i sułtan poszedł wieczorem i znowu słyszy ta da 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 dam tam tam da 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 dam ta da 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 dam tam tam ta da da dam. Czy goście są tu mile widziani? Więc wszedł do środka, patrzy, a ten sam mężczyzna gotuje cieciorkę. Obok wielkie kawały mięsa leżą, warzywa gotowane i mnóstwo innych przysmaków, słodycze. Siadają przy stole, pyta się go, a skąd ty masz tyle pieniędzy na to wszystko? Przecież twój dom wygląda na bardzo ubogi, a tutaj taka kolacja? A, bo wiesz, dzisiaj nosiłem patyki na opał i wcielono mnie do armii. Ale gdzie tam ja się nadaję na wojnę? Ja nie chcę zabijać ludzi. Więc poszedłem do kowala i sprzedałem mój miecz, który dostałem. I kupiłem sobie taki drewniany, bo innego właściwie nie potrzebuję. A tyle pieniędzy zarobiłem, że starczy mi akurat na kolację. No więc jedli dalej i sułtan mówi, zobaczymy jutro, zobaczymy jutro. I zarządzono wielką zbiórkę całej armii na placu. Na placu defilat. I wtedy sułtan wysłał wezyra do spraw wojny, aby ten ogłosił. Ty przyjdziesz tutaj i obetniesz skazańcowi głowę swoim mieczem. A pokazał nie na nikogo innego, jak na szewca. Więc szewc przyszedł z tym swoim mieczem schowanym w pochwie. Stanął obok niego, już był nachylony skazaniec. Ale szewc nie chciał mu obcinać głowy. I powiedział głośno, tak żeby wszyscy słyszeli. O panie, jeżeli ten człowiek jest winny, obetnę mu głowę, ale jeśli jest niewinny, niech mój miecz zamieni się w drewniany i nie wyrządzi mu krzywdy. I kiedy podniósł swój miecz do góry, wtedy wszyscy za nie mówili, bo zobaczyli, że ten miecz był jaki? Drewniany. Wtedy wezyr spojrzał na sułtana, sułtan na wezyra i wypuszczono skazańca. A szewca sułtan przyzwał do siebie i mówi, jesteś taki sprytny, to teraz zostaniesz moim doradcą, zostaniesz moim pierwszym wezyrem. I ten szewc sułtana uczył,
tego, że pieniądze wcale nie gwarantują szczęścia i że wcale ich do szczęścia nie potrzeba aż tak dużo. I niektórzy, ci co mieszkali też w pałacu, wieczorami czasami widzieli i słyszeli, jak dwóch mężczyzn gotowało cieciorkę, trochę sobie przy tym tańczyło i śpiewało razem. Da 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 tam, tam tam da 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 tam, da 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 tam, tam tam da 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 tam. I tak sobie śpiewali. I tak właśnie można opowiadać historię, włączając też innych do wspólnego opowiadania, do śpiewania, do uczenia o tym, co robić w życiu, jak postępować, czego nie robić. I do tego was zachęcam, żebyście poszukiwali historii i żebyście opowiadali je, opowiadali dalej. Bo to jest super rzecz, super. Zabawa też jest bardzo ważna i w czytaniu na przykład nie zawsze możecie zrobić to co zrobicie w opowiadaniu. Bo na przykład, jeżeli się dzieje opowieść i mówię, że koło drzewa bawił się chłopiec z innymi dziećmi i oni bawili się w taki sposób. Wstańcie teraz wszyscy. Wstańcie. I oni bawili się tak. Zamykam oczy i szukam, kto mi się schowa tu i tam. Powtórzycie? Zamykam oczy i szukam, kto mi się schowa tu i tam. Zamykam oczy i szukam, kto mi się schowa tu i tam. Już podczas czytania tego nie zrobisz, bo już masz ręce uwięzione w książce, musisz się odłożyć, przerywasz, a podczas opowieści to wszystko wychodzi tak naturalnie i bardzo sprawnie. I właśnie tego ostatnio się nauczyłem od opowiadaczy z Meksyku, którzy przyjeżdżali do Poznania, bo tam był taki projekt wymiany doświadczeń. I oni bardzo dużo zabaw mają w trakcie i też nauczyli mnie, że z dziećmi, zwłaszcza takie zabawy, fajnie się robi na różne tempo. Na przykład zaczynamy teraz wszyscy od bardzo wolnego tempa i przejdziemy do bardzo szybkiego i zobaczymy, jak sobie poradzicie jako dorośli. Zamykam oczy i szukam, kto mi się schowa tu i tam. Śpiewamy. Kto nie śpiewa, wychodzi na środek i pokazuje ze mną, przed wszystkimi. Zamykam oczy i szukam, kto mi się schowa tu i... Zapraszam na środek. Damy radę. Szymon, hej. Uwaga, gotowa jesteś? Zamykam oczy i szukam, kto mi się schowa tu i tam. Zamykam oczy i szukam, kto mi się schowa tu i tam. Zamykam oczy i szukam, kto mi się schowa tu i tam. Zamykam oczy i szukam, kto mi się schowa tu i tam. Zamykam oczy i szukam, kto mi się schowa tu i tam. Zamykam oczy i szukam, kto mi się schowa tu i tam. Zamykam oczy i szukam, kto mi się schowa tu i tam. Zamykam oczy i szukam, kto mi się schowa tu i tam. Zamykam oczy i szukam, kto mi się schowa tu i tam. I właśnie o to chodzi, żeby była zabawa.